Witam wszystkich, z tej strony Przyczajony Lemur w kolejnym odcinku gry Cesarstwem Rzymskim w Mayon Taxis 2.01. W ostatnim odcinku podbiłem część Węgier. W sumie sporą część Węgier. Tutaj prowincje, te kreskowane prowincje tutaj i tutaj przy Krymie i na Bałkanach. I przypadkiem wypowiedziałem wojnę... O, jeszcze tą prowincję zabrałem Węgrom, też była ich. I przypadkiem wypowiedziałem wojnę Wenecji o tę prowincję, bo byłem w ekranie wymuszania, zagrażania wojną tylko. I wyskoczyło mi okienko, które chciałem zamknąć enterem, ale ten enter zatwierdził wypowiedzenie wojny zamiast tego. Happens. Tak, tutaj mogę to zakorować spokojnie, ale się udało, jak widać. No nic więcej nie walczyłem, bo flotę miałem za mało, żeby pokonać ich flotę. Będę ją jeszcze rozbudowywał. I mam niezłe dochody, jak widać. Już. Ale też na sporej armii. Spore wydatki na armię. Teraz jeszcze jestem w trakcie zmniejszania inflacji. Tylko, że niedługo skończy mi się modyfikator z tej misji. Gdzie to było? Gdzie to było? O, tutaj. W 1634 się skończy. Więc jak to się skończy, albo tuż przed tym zużyję trochę inflacji, żeby zmniejszyć inflację. Zużyję trochę punktów, żeby zmniejszyć inflację. Żeby wykonać tę misję i zmniejszyć ją jeszcze bardziej o 5. Czyli przynajmniej na jakiś czas będzie na zerze. Ok, Neapol spłacił dług Wenecji. No ja bym się chyba szykował do wypowiedzenia kolejnej wojny ottomanom. Przydałaby się tu siatka szpiegowska. Okej, zbijamy Church Influence z czasem. Przynajmniej. Ramazan i Fars. A, jesteście w trakcie wojny jeszcze. Jak technologia? 26, ja mam 33. Easy. To jeszcze zaczekamy. To już co niektóre koruje ziemię. Tak, gdzieś w ogóle miałem. O. Kapitol. Więc on pomaga tutaj w wydajności komunikacji w okolicy. A kolejny będę niedługo budował w Ragusie. I tutaj rozbuduję też trochę miasto handlowe. Bo to jest w Morzu Adriatyckim, jeżeli chodzi o strefę handlową. Dobra, zobaczmy, jakie kolejne idee bym chciał. Wojskowych nie, bo mam na razie te do dokończenia, więc dyplomatyczne. To jest dla wasali. Więc raczej nie skorzystam. Już to Eminence Ideas. Okej. Okay. Aczkolwiek też jakoś świetne nie jest. Może wezmę handlowe, albo jeszcze to arystokratyczne przejrzę. O, tańsze klejmowanie. Legitimacy, War Exhaustion. Autonomia. Dodatkowy dowódca. To się też może przydać.
Nie, coś na wasali. Ta autonomia mnie tutaj ciekawi. Tańsze klejmowanie. To poziom spadł czy wzrósł? Bo nie patrzyłem ostatnio. Wzrasta. Jeszcze wzrasta. A jak tam edukacja powoli spada. Okej. To zajęłoby trochę za długo. Myślę, że najpierw wezmę te idee handlowe. Które są które? A, Brigantin to handlowy. Nie no, wolę Galeon. Dobudujmy jeszcze 4. Nasza wojna jeszcze trwa. Dobra. Myślę, że na razie zwolnię z odblokowywaniem technologii wojskowej, chociaż akurat taktyki są następne. To się zawsze przyda. Więc po tej technologii trochę zwolnię z technologią wojskową. Dokończę tę ideę. No tutaj też mam dowódcę bez utrzymania darmowego, więc... okej. Skorzystamy. I idziemy na wojnę. Konstantinos i Agaris, ok. Claimem niech będzie. O, tu mają stolicę. Kankiri. Ok. W sumie. Idź tam, gdzie jest fort, ty idź tu, ty na razie tu. I lekko zachęcamy do lutowania. Kolejny dyplomata. A, bo wzrósł mi poziom dworu. Okej. Czy ja mam klejmy tu i tu już za dużo właściwie. Wolałbym trochę wyciągnąć hajsów więcej. Tutaj nie mam claima.
99. Przeżyjemy. Na razie nie korujemy. A, mało manpowera mam. No, bo według tego, że mam maksimum 160 tysięcy, to 30 tysięcy to mało. Konstantynopol stanowi jakieś 10% całości moich dochodów. To chyba niezły wynik. Idziesz tam. Ala coś tam. Okej. Zobaczymy, ile splądrowali nasi żołnierze. 250 dukatów. No ale już nie ma za wiele do plądrowania. Nie mają żadnego jakiegoś większego miasta. Na polu ogłosił mnie rywalem. Okej. Okej. To jest korupcja plus 24, czy tutaj jest coś? A. Sporo instytucji mam nieprzyjętych. Kosztuje 3000 dukatów. Przynajmniej gdzie nie gdzie jeszcze się pokazuje. Okej. Nie mają w ogóle armię? Mają, ale pewnie jest na wschodzie gdzieś. No ale za prędko tych instytucji nie przyjmę. Chyba jest trochę nieodpowiedni tooltip, bo jest napisane, że nie mamy żadnego przyrostu miesięcznego punktów wojskowych. A mamy. Dobra.
Ok, jestem z powrotem. Chwila przerwy na telefon. Teraz by się. No dobra, to i tak 2,5% to nie jest wiele, to jest ile? Jak 10% to jest 40, 10 punktów różnicy. Cieszy mnie, że korupcja w końcu spada jakoś sensownie. Też Ford. Już dałoby się wyciągnąć więcej. Zobaczymy, jeszcze potem pokombinujemy. Ile splądrowaliśmy? 700 dukatów, ok. Co to jest takiego, że tu jest aż tak niski unrest? Separatyzm 15,5.
Tutaj też. A, jednak minus 5. Nie, tu było minus 5, tu jest minus 12,9. Tolerancja 4,22, nietolerancja 6,36. A prawosławni już jesteście, to fajnie. Okej. Okay. I się już korujecie. Tutaj Andres minus 24, okej. Okay. Minus 12 to trochę za mało, minus 22, okej. Okay. Minus 5 też za mało, ok. Nie, dzięki. Już nie mają żadnej innej wojny. Więc czemu nie widzę nadal ich armii? Niedługo, niedługo nowe galeony. W ewentualną wojnę z Wencją przydałoby się zakończyć zanim nowe galeony się pojawią. Bo Wenecja pewnie dosyć szybko będzie je miała, a mi się nie uśmiecha wydawać na niej za dużo hajsów. To pewnie armia Ottomanów jest tam też. Ja nie mam teraz tam dostępu.
I oto menu mają już dosyć ok. Dziwne. A dobra, bez klikania z shiftem nie pozwoli mi tu przekroczyć stówy. Dobra, niech będzie. A wy co mi zaproponujecie? Ej tam. Chyba z tego zrezygnowałem. Ale to mi się wydaje sensowne. Tutaj wszędzie kory mam, tutaj też. Okej. No trochę to boli. Aczkolwiek też to prowincja nie za wiele mi raczej da, więc... Siła misjonarza się może przydać. Więc na razie ciebie tam zostawię. Was się pozbędę już. A, no tak, wzięli mnie swoim rywalem. Pozostanę im długo dłużny. Pytanie, czy oni się mnie boją na tyle, żeby oddać mi prowincję. Nie. Okej. Wenecja, bo ty się już mnie zaczynałaś bać. Okej. Czy oddasz mi te prowincje? Kandię. Tak. Tutaj, ta jest dosyć rozbudowana, tutaj mają miasto. Dzięki. Genoa, też mi coś oddaj. A to dlaczego nie? Minus 100? A chyba na pewno niedawno zabierałem. Dobra, niech wam będzie. Nie dziwne. Dobra. Śmiesznie to wygląda, tak jakoś nienaturalnie. Przynajmniej dla mnie.
I Neapol, kolejne claimy mogę robić. Raczej mogę tylko tutaj. Okej. Technologia dyplomatyczna, proszę. Teraz wezmę sobie idee handlowe. Wam by się coś przydało. No, trochę autonomia boli teraz. 7 dukatów miesięcznie przy aktualnych dochodach to... No, już mam z powrotem te 7 dukatów, czy tam 6. Wolę tę autonomię podbić. Jeśli tu przydałoby się coś z portem, może jest już tu, tutaj mam porty, więc... Czwarty, siódmy, szósty. To jest tylko drugi. A nie mogę jeszcze. Tutaj ulepszymy fort. Przede wszystkim chodzi mi o zwiększenie, znaczy zmniejszenie unrestu. Może być minus 8 za forty nawet. Tam nawet minus 8 za forty, tak powinienem powiedzieć. Skoro tu już mamy miasto. To jest na krócej. Gdzie jest ta kaffa w ogóle? Są dwie kaffy najwyraźniej, kliknąłem złą. Okej. Okay. Tu już jest prawosławie, więc... Może być legitimacy. Okej. Okay. Dobra. Dokończymy teraz tę ideę. To jakieś 4 dukaty miesięcznie.
tutaj chciałem dobudować porcik. Trochę to kosztuje. A już Prusa nawet zaczyna ulepszać prowincję w pobliżu siebie. Spoko. No jeszcze mieszczanie to coś zbudowali niedawno. Chyba port ulepszyli, czy to... Nie, ja ulepszałem port. Ulepszyli handel. Dobra. To nie tak mi się wydaje. Szczegóły. Coś jeszcze coś zbudowali może? Chyba nie. Trochę za długo to by zajęło. Co bym potrzebował do tego? Teologia lub Inkwizytor. Przy drugiego poziomu. Teologian musiałbym mieć drugi, chociaż z kolei. Piti na poziomie 60 mam teraz 0,45. Spadł mi poziom dworu teraz. Ale nie mam dyplomaty, muszę zaczekać, poziom dworu się podniesie. No raczej ich tu pozostawiam na razie. Chociaż ten w Neapolu nie jest mi potrzebny. Otomanów niech zostanie. Genoa też.
Cypr też. Au. Odpuść się na razie. Ty też tam zostań. To możemy ich obrazić. Okej. Jeżeli chodzi o Europę, tudzież ogólnie świat zachodni, o ile można powiedzieć, że należy do świata zachodniego, no nie daleką, a daleki wschód, to przede mną jest tylko Kastylia. A Francji właściwie już nie ma. Te. No nie bardzo. I to też już można zakorować. Okej, poziom dworu wrócił. No i jedna korupcja to tam. Dobra, niech będzie. Cypres zaczyna się przeprowadzać. Sporo populacji tutaj mają. No jak pewnie ani razu nie byli plądrowani. Wszędzie magnataria u nich rządzi. To chciałem sprawdzić.
Zaraz odbierzemy jakiś przywilej. Zobaczmy, co mają mieszczanie i magnateria. Produkcję chyba im zabiorę. Yield tax, okej. Okej. Tą siatkę szpiegowską Węgrów wykorzystam na coś z Chorwacji. Chociażby Dalmację. Wolałbym jeszcze na wojnę z nimi nie iść. Serio? No cóż, tam chyba nie jest brana pod uwagę przewaga technologiczna. Też są taktyki. Bardzo na styku są te prowincje ewentualnie. Też minus 17. A ciebie już kuruję. Dobra, na razie nie. Co tutaj możemy zrobić? No, w miarę przyzwoite tempo. Okej, tylko jeden punkt straciłem. Z możliwych trzech to świetny wynik. Nie, dobra, to tamto nie ma sensu, a to...
Strasznie długo się korują prowincje. Ale jak ogólnie gra trwa 500 lat, to też... Okej, pokój z Wenecją się zakończył. No nie bardzo mówicie, ta? No dobra. Okej. Się jeszcze przyda. Imperialny teraz chyba. Bo innowacyjne. Zmniejszę przy okazji jeszcze koszt technologii. I to mi odblokuje tutaj potem demokratyczne, reprezentatywne, co też zmniejsza separatyzm. Innowacyjne chyba wezmę i tak najpierw. Właśnie instytucje. Jak to tam wygląda? No, już się trochę rozprzestrzeniło. A na zachodzie też mam w kilku prowincjach. Ta globalizacja jeszcze nie opuściła Iberii tak właściwie. Jeszcze nie zakorujemy. Tego też nie. Trudno. Okej, no i dzięki.
No i tam. Szczegóły. Nadal zarabiam 24 dukaty miesięcznie. Też dobrze. Wolę to niż inflacja. Zapomniałem ją zbić. Ma być poniżej 5. Okej. No i gites. Zerowa inflacja, rośnie 0,03, okej. Teira. Okej. I tak chciałem rozbudowywać moje forty, żeby zmniejszyć się na adres, więc... Ten w Warnie też ulepszymy. Ragusa się zaraz zakoruje, czy zaraz za pół miesiąca, pół roku. Tfu. Tego kotora może też zrobię miasto kupieckie. Nie, dobra, tamten ledwo działa, to jednego mogę wysłać. Tylko też trzeba by go zakorować najpierw. Jak tutaj zbuduję to... ten kapitol, to się adres pozmniejsza, więc zacznę korować te prowincje w sumie. Nie wiem, czy sięgnie aż tak daleko. Dobra. Też znowu zaraz byłoby mnie stać na przyjęcie tej instytucji. Czemu wojskowa jest aż tak droga? To się przyda? Nie, tu mam więcej zmniejszeń. Hmm.
minus 17, minus 22, minus 32, minus 37, minus 47, 53, 10, 11, 31, 36, 46, 51, 67, 70%. No to pod tym względem już jest nawet różnica. Serio? Znowu? Okej. Budujemy kapitol. Tyle, jeżeli o to chodzi. Dobra, tam ci mi już sztanę oddali, czy od Wenecji mogę coś zwinąć? Nie, okej. Węgry. Też nie. Aczkolwiek z Węgrami to akurat chyba pójdę na wojnę niedługo. Bo jest za dużo prowincji, które chcę im zabrać. Tutaj to tak przy okazji pojedyncze prowincje, prowincje pozgarniam. Tak. Ja to zostało raz, dwa, trzy prowincje. A Węgrom to chciałbym odebrać cały ten obszar. No, niedawno Teutoni zaatakowali Polskę znowu jakoś. I podbili sobie Warszawę. Co ta Bohemia? Ciekaw jestem, co się dzieje w Amerykach. Hispaniola i Castilian, Mexico. Portugis, Colombia, Rio da Prata and Capitania de Brazil. No to trochę się dzieje, jak już tam jest 5 nowych nacji. Nie żeby mnie to interesowało. Moi ludzie pewnie ciągle sądzą, że Ziemia jest płaska. Myślałem, że będzie trochę lepiej, jak wybuduję ten kapitol tam. No, a to tam wiesz. Dobra, szczegóły.
zbieramy hajsy teraz na instytucję. No i cześć. To by za długo zajęło. To w sumie tak planuję zrobić, a to jest na chwilę obecną niewykonywalne. Okej. Moskwa nie. Sojusz ze Szwecją, Polską też by mi nie pomógł. Mógłbym ją co najwyżej utrzymać przy życiu tylko. Dróg nie ma. A nie mogę ich wybudować, dopóki nie będą to moje kory. Świetnie.
Okej. Chociaż trochę pomoże może. Może pomoże. Trzeba będzie wybudować rynek, bo to miało być miasto handlowe w ogóle, nie? Instytucje, ciągle nie zapominam. Plaga do tego świetnie. Nie u mnie. Gdzie wy pomogliście? What? Okej. Nie w Egipcie. Nie we Włoszech, Lubek. Też nie. Anglia nie. Paryż nie ma żadnego modyfikatora ciekawego, w sensie centrum handlu lub produkcji. Biedny Paryż. Beria też nie. Gdzie ta plaga? O jest, dobra, znalazłem. Ale ja już będę kończył ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, coś dalej. Chcecie się podzielić, wiecie o co chodzi, to zostawcie to w komentarzu. Jeszcze raz dzięki i do następnego razu. Siemanko.